wygrana ze Szwajcarami to było chyba troszeczkę trudniejsze spotkanie niż to wcześniej. Każdy jest na tym samym poziomie, trudny, każdy gra tutaj dobrą siatkówkę. Wiadomo, to jest już najwyższa puszka. Dwa razy byli na podium ostatnio, więc my zagraliśmy bardzo dobrze, taktycznie, to wszystko wychodziło. Cieszy nas bardzo, myślę. No i mamy ten historyczny sukces w Starych Jabłonkach, mamy półfinał. Też się bardzo z tego cieszymy. Czujemy się bardzo mocno, jak mówiłem na początku tego turnieju i to pokazujemy w każdym meczu. Mam nadzieję, że jutro też uda wszystko do pisze i będzie po naszej myśli. Właśnie po naszej myśli, bo kibice chyba was nie wypuszczą już bez medalu. Naprawdę to, co zrobili dzisiaj na trybunach, jestem pod wielkim wrażeniem. Grałem już naprawdę wiele meczów, ale czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Jak się czujecie na tę chwilę? Jesteście zmęczeni? No bo w końcu taki turniej to jest spory zakład. To jest nasza praca. Tutaj musimy być zmęczeni, wiadomo, ale głowa do góry, zagryzamy zęby. Każdy ma jakieś problemy zdrowotne, no ale to jest siatkówka. Każdy ma podobne, więc nie ma co myśleć o bólu, tylko czy pojedzie. Myślicie o tym, z kim jutro zagracie? Z Niemcami graliście już w grupie, także wiecie, jak z nimi zagrać. Z Amerykanami dawno chyba nie grać. Nie myślę, z kim będziemy grać. Zobaczymy na rozpisce, więc...